Dzień dobry, cześć i czołem, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Shakes and Fidget na tym kanale. 12, ile mnie pamięć nie myli. I zaczynamy od zrobienia, jako że nagrywam to w poniedziałek, wydarzenia. Tym razem jest łatwiejsze, nie trzeba nic kupować, nie trzeba marnować grzybów, nie trzeba marnować pieniędzy. Mamy za to po prostu nawalanki bez żadnego wyposażenia. Zostało mi jeszcze tylko jedno. W związku z czym ściągamy sobie cały ekwipunek i zostało pobić jednego kogokolwiek, żeby zgarnąć wspaniałe nagrody. Dużo nam się dostanie, zaraz nawet pokażę, co zaraz dostaniemy. 50 klepsydr, 10 tysięcy sztuk złota i jeszcze 2,5 tysiąca sztuk złota. I co? Bez gołymi pięściami, bez napierśnika, bez sprzętu w ogóle i bez epickich, legendarnych przedmiotów, tak więc tak wystarczy. Weźmy sobie jakiegoś frajera nekromantę, bo mamy klasę już nekromanty dostępną. Nawet nie wiem, jak oni atakują. W ogóle... A no tak, jak bez wyposażenia, a jeszcze mam podstawę 400, to taka okrągła liczba. No i udało nam się zgarnąć to, tak więc zabieramy teraz nagrody. Pierwsze, klepsydry. Odbieramy. Pięknie, ładnie. Drugie, 10 tysięcy sztuk złota. Odbieramy. I trzecie, 2,5 tysiąca plus jedno dodatkowe piwo. Odbieramy, mimo że to piwo nam się specjalnie nie przyda, przynajmniej na razie, bo się zastanawiam, czy sobie nie kupić na dniach tego pakietu. Na kompie on w ogóle kosztuje 40 zł, no 39,99, a na telefonie 49,99, taka ciekawostka. Się zastanawiam, czy na weekend nie będzie, że tam plus 50 dodatkowych grzybów, tylko na odcinki, żeby po prostu móc lochy robić, karczmę może trochę częściej, czy jak właśnie jest potrzeba, żeby. Jak jest potrzeba... Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. No, żeby właśnie piwa wypić czy coś, no to możemy wtedy wykorzystać do tego 2, 3, 4 i tutaj weźmy raz, dwa, trzy. Okej, możemy tak na razie zostać. Tu się chyba wszystko zgadza. Tu jedno za dużo dałem. No nieważne. To będę sobie jeszcze sprawdzał. Zaraz pójdziemy do karczmy, bo mi zostało prawie 50 awanturniczości, tak więc te klepsydry możemy wykorzystać. Pójdziemy na loch. Tutaj wszystko się oczywiście ulepsza. I czekam, muszę jeszcze uzbierać właśnie, no z drewnem to nie będzie problemu, ale prawie 20 tysięcy sztuk kamienia. Mam nadzieję, że zanim się ta kopalnia skończy ulepszać, a już jest na 5 poziomie, zaraz będzie na 6. I mnie będzie kosztować prawie, ile tam, 800-900 sztuk złota wydobycie jednego klejnotu, ale się opłaca, ponieważ jak na poprzednim była, to taki średni już 43 dodaję do statystyki. Jeszcze jakiś duży mi się wydropił, którego i tak sprzedałem i tam chyba 52 było, czy coś takiego. Tak więc te klejnoty są już coraz lepsze. Jak zawsze zapraszam do gildii, cały czas ludzi zapraszam, w miarę możliwości też jakieś prywatne wiadomości wysyłam i przekonuję. Gildia działa po polsku. Tak więc, jeśli ktoś jest chętny, to jak najbardziej można dołączać. Weźmy sobie jeszcze kogoś, może stłuczmy. A dajmy 500. Tutaj też statystyki, tak, ranking gildii działa. Co my mamy? Gildia ma 4 członków, średnio 36, to chyba możemy tych zaatakować. Wydaje mi się, że tam żadnego członka z 80 levelem nie będzie. Jak będzie, to trudno. W każdym razie, zgodnie z planem, wybieramy się teraz do karczmy i szybko sobie przeklikujemy zadania, żeby zgarnąć trochę expa i może dzisiaj się uda wbić, łącznie z lochami. A właśnie, co ja jeszcze tu muszę zrobić? A, zakręcić kołem fortuny i 14. No i wypić 3 piwa. Tak więc możemy je nawet wypić. Tu, bierzemy to. No jak mam grzyby kupować, to zmarnowanie 3 mi nie zrobi aż takiej dużej różnicy. Tutaj mamy 16, 9 to jest lepsze. Pomijamy pięknie, ładnie. Jeszcze na dniach i tak dostanę nowe, kolejne klepsydry z Twitcha, mam nadzieję. Ile muszę tych piw wypić? To zawsze dodatkowy gold. Nie za dużo, ile tam? 5000? 3 piwa. No to możemy 3 piwa wypić, z grzybów się raz, dwa, trzy, z grzybów się wyprztykać. Może akurat skończy nam się lustro i będziemy mogli sobie lustro już złożyć, bo został jeden kawałek lustra. Tutaj mamy 35, to chyba to. 17. Może być, bierzemy. W ogóle specjalnie jakoś tam nie ma itemków na tych. No ale to trudno. Znowu niech będzie to.
Okej. I co tutaj? 18. I tutaj jeszcze misja 30-sekundowa. Może niepotrzebnie pomijałem. Już odruchowo. Odbieramy kolejną nagrodę. Wspaniale. Udało się. I co? Jeśli chodzi o zbrojownię, no tutaj expa bardzo mało zostało do tego levela. Jeśli chodzi o zbrojownię, no to tutaj oczywiście nic nie ma ciekawego. Wszystko, jeśli... no nic nie ma praktycznie do siły. Bo, no jakby nie patrzeć, ten ekwipunek mam dobry. Tutaj chyba jakiś eliksir był wytrzymałości, to go wypiłem. Tak mi się wydaje, że tak z rana było. I tu chyba było coś do siły, ale takiego... o nie, zręczność, to może wczoraj było. Nie jestem pewien. Tutaj możemy sobie jeszcze tak, do 6, tu do 400. O Jezu, coś mi się nie zgadza. No nieważne, zróbmy tak. I niech będzie tak. I mamy 121 i idziemy na lochy. Tak? Tak, idziemy na lochy, a jeszcze możemy tutaj sobie poatakować. Może się akurat uda coś niecoś jeszcze uzbierać, to mogłem pominąć przecież. No raczej wątpię, żeby się udało dobić do tych 122 tysięcy kamienia. Nie wygląda to tak, znaczy przynajmniej teraz, ale no i tutaj już nic. Ale możliwe, że jeszcze te 11 tysięcy w przeciągu 2 godzin uda mi się uzbierać, bo no co, drewna już uzbierałem. Tyle ile chciałem, tak więc lecimy na lochy. I sprawdzamy. Tutaj mamy hienę cmentarną. Kalkulator pokazuje, że mamy na niego 66%. I będzie jak zawsze dwójeczka i zobaczymy. No on jest wojownikiem. Zauważyłem najlepiej... najlepiej idzie ze zwiadowcami. Dobra. Pięknie, ładnie. Level up. 64. Tutaj następny będzie 90. Czyli podskok o... no w sumie 4 levele. Czyli nie tak dużo. I co? Jaszczur z bagien? Tam widziałem już szanse są mniejsze. 33%. Tak więc zobaczymy. On będzie, no właśnie, mnie atakował. Ale... no i robił uniki. Ale jest szansa. Właśnie, właśnie. Niby 33%, ale w rzeczywistości wyszło lepiej. 65, kontynuuj. No i tutaj mamy herszta rabusiów. Bossa lokacji. Wydaje mi się, że możemy trochę grzybów na niego przepalić. O Jezu, on ma takiego epika. To jest chyba pierwszy przeciwnik, który ma epika jako broń. No ja się tutaj nie odpalam na niego, niestety. Ale wydaje mi się, że jest szansa. No bo tutaj ta walka była słaba, krytyki mi nie szły, jemu bloki szły. Jemu chyba też jakiś krytyk tam wleciał. O. I tak jak gdyby cały czas było, że się nie blokuje. O! No się nie udało, no ale zobaczcie, to jest według mnie jak najbardziej do zrobienia i będziemy mieli wtedy kolejny epicki itemek. Tylko właśnie, on mi zadaje 20 tysięcy, ja jemu też coś koło tego, ale ja się nie jestem w stanie zablokować, on już jest. No i znowu się nie udało, albo palimy wszystkie grzyby. Chyba, że się uda go pokonać, no to wtedy nie ma takiej potrzeby. No jest to stresujące, bo wydaje mi się, że on jest do zrobienia. Tylko, no tutaj RNG musi wejść. Szczególnie, że też mam duży rozrzut na broni. No i znowu było blisko. Jeszcze raz lecimy. Dobra, dam na trójeczkę. No już nie chce mi się czekać. Początek był dobry. Jemu krytyk wszedł. Ojeju. Jeszcze raz. Dobra, ciśniemy. Gdybym miał więcej grzybów, to bym po prostu enter trzymał. Gdybym był bogatym Jupiterem. No co to ma być? Dobra, walcz, pomiń. Nie udało się, walcz, pomiń. Znowu blisko, walcz, pomiń, nie udało się, walcz, pomiń i udało się. I udało się, zobaczymy sobie walkę. Jeden grzyb został i coś mało levela. Następny loch. Tutaj będziemy mieli co? 94 poziom. Z tym raczej sobie rady nie damy. Okej. I 66. Odblokowała nam się wiedźma. Tak więc znowu kolejne... co? Czary już mnie nie interesują. Czekaj, co? Czyli co ona zbiera? Czy mamy event? No nie mamy eventu, jest poniedziałek. Nie wiem, czego ona szuka, ale wiem, że możemy sobie sprawdzić. Tutaj nasior siły więcej, wytrzymałości więcej. Bez tego, kurde, bez miejsca na klejnot. No ale więcej siły, wytrzymałości, no minus 7, trochę więcej szczęścia. Możemy sobie wymienić. Będzie ok, to sobie na pewno wymieniamy. To mogę od razu sprzedać. To
A właściwie to sobie zachowam, jak mi się jakiś trafi hełm z miejscem na klejnot, to będę mógł wtedy po prostu klejnocik sobie dodać do hełmu. No i wtedy to założę i będę miał osiągnięcie. Tak więc na razie tak to wygląda. I co? Wydaje mi się, w sumie gdybym wcześniej to założył, to by... Chociaż i tak ten T-Rex poleciał za pierwszym razem. Tak więc pięknie, ładnie. No i co? Tutaj jeszcze mogę sobie przypakować trochę. Tutaj mogę sobie przypakować. Jeszcze trochę. A nie, nie to opakowałem przecież. Ja się dziwię, czemu mi źle się liczy. No. No, ja w szczęście ładowałem, a nie powinienem. Tutaj w ogóle mamy 25 dni jeszcze tego eliksiru żywotności, bo nie dość, że u doktora, to jeszcze z eventu, no tutaj nic nie zrobimy. Za dwa dni nowy poziom jeszcze, tak więc za niedługo będziemy chyba, no nie wiem, czy w następnym odcinku. W następnym odcinku raczej nie, ale za niedługo już będziemy na poziomie 70, a poziom 70 wiąże się z nowym lochem. Tutaj no mamy już poziom setny tego rozbójnika, ale i tak udało nam się 24 poziomy wyżej przeciwnika pokonać. Właściwie 25, bo wtedy jeszcze miałem 65, a tamten skubaniec miał 90? Czy tutaj był 90? No nie wiem, w każdym razie wydaje mi się, że nie jesteśmy tacy słabi. Jak na kogoś, kto grzybów jeszcze nie kupował, nie przepalał. Też chyba ani razu nie odświeżałem towaru tutaj, ale odblokowała nam się wiedźma. Co tu jest? Epic. O Jezu. O co chodzi? Ten typ przedmiotu. Co jest składnikiem poszukiwań? Nie wiem, co jest. Są puste miejsca w ekwipunku, są składnikiem poszukiwań. No nie wiem, będę musiał się zorientować, bo jeszcze nigdy wiedźmy nie miałem. Tak więc to już jest koniec tego odcinka. Widzimy się w następnym, już w sobotę, o godzinie takiej, powiedzmy popołudniowej, 16, niech będzie. A do tego czasu trzymajcie się ciepło, no i cześć, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie również.